Hej kochani, dzisiejsze Get Ready With Me będzie w całości marką MUA, czyli Makeup Academy, MUA, brytyjska marka. Mam tutaj taką fajną kosmetyczkę, mięciutką właśnie z kosmetykami tej marki. Znów kręcę na czarnym tle, bo byliście ostatnio w moim tutorialu tym galaktycznym. Bardzo Wam się podobał, nie wiem dlaczego moje czarne tło, także może to dobry pomysł, żeby nagrywać makijaże na czarnym tle, wtedy będziemy mieć lepszy kontrast, będzie wszystko dokładnie widać. I byłam ubrana w tym filmie, nie wiem skąd się wzięły komentarze, że siedzę nago przed kamerą, nie, miałam bluzkę bez ramionczek, więc nie wiem co w tym dziwnego, ale niektóre osoby były bardzo zaniepokojone. Tak. Większość kosmetyków będzie marki MUA, ale mam tu kilka kosmetyków innych marek, bo akurat nie miałam z MUA. I także zaczynamy, robimy całe Get Ready With Me jedną marką. Zobaczcie, mam tutaj całą kosmetyczkę tych kosmetyków. I na początek zaczniemy od przygotowania skóry, mam tutaj bazę z Makeup Academy Undress Your Skin Flawless Skin Primer. Wygląda tak. Ma pompeczkę. Jeszcze jej nie używałam. Wydaje mi się, że jest dość oleista. Taka oleisto-żelowa. Nakładam palcami. Jest lekko oleista, ale nie czuję lepkiej warstwy na skórze. A podkład, którego dziś użyję, niestety nie jest z Makeup Academy, ponieważ takiego nie mam. Będzie to Clinique BB Anti Blemish Solution w kolorze Light Medium, którego używam teraz najczęściej właśnie latem. Ma dosyć niezłe krycie, jest dosyć rzadki, także trzeba go szybko nakładać. Ja to robię najczęściej gąbką. I dziś gąbka, której będę używać, to jest Makeup Revolution Advanced Complexion, gąbka miękka. Ja też nie chcę robić sobie maski. Po ostatnim makijażu Kat Von D zdecydowanie mam dość takiego mocnego kryjącego wykończenia i nie chcę takiego mocnego makijażu na mojej buzi. Gąbka jest świetna, jest mięciuteńka, naprawdę miło się jej używa. Jeżeli chodzi o ten podkład krem BB, no to jest taki typowy krem BB. On nie kryje w 100%, ale fajnie zakrywa niedoskonałości, działa też przeciwtrądzikowo, no i ma SPF 40, co jest świetne na lato. Jak wiecie, ja nie opalam buzi, także dla mnie to jest super rozwiązanie. Teraz jeżeli chodzi o zakrywanie cieni pod oczami, mam tutaj dwa kosmetyki właśnie. Undress Your Skin Radiant Under Eye Concealer, czyli taki typowy korektor pod oczy w pędzelku, jeszcze go nie otwierałam. A drugi kosmetyk, który mam, to jest Pro Base Argan Plus Concealer. Oba kosmetyki myślę, że się nadadzą pod oczy. Ten jest w takim sticku, dość kryjący. Natomiast ten, zawsze się długo tym bawię, żeby to wyszło w końcu. Ten jest bardzo jasny, widzicie? Nałożę go troszkę. To naprawdę jest strasznie jasne. I wklepię drugą stroną gąbki. Faktycznie jest to rozświetlający korektor, nie wiem czy widzicie, ale odbija światło. Nie ma mocnego krycia, tylko właśnie jest taki połyskujący. Ja dodam sobie troszeczkę jeszcze tego, on jest w kolorze Natural. O tutaj, wokół nosa. No i na niedoskonałości jestem cała w kropki. I wklepujemy. Mamy tu straszne hałasy, jakieś kosiarki jeżdżą, nie wiem o co chodzi. Dobra, szybko nakładamy w takim razie róż i rozświetlacz. Mam oba w wersji kremowej, więc nałożę je zanim nałożę puder. Highlight Shimmer bardzo dobrze znacie, jest to mój ulubiony kosmetyk, bardzo go polecam. Linki do wszystkich produktów znajdziecie na dole. Jeżeli się wyprzedadzą, to zaglądajcie za jakiś czas, na pewno się pojawią. Wszystko mam z kosmetyków z Ameryki. Ten rozświetlacz, już widzieliście, jest świetny. Nakładam na szczyty kości policzkowych. Troszkę tutaj na szczyt nosa i nad ustami. Ja bardzo lubię ten efekt, nie wszyscy lubią, ale ja bardzo lubię. I wklepuję gąbeczką. Gąbka jest świetna. To będzie mój na pewno ulubieniec, bo jest bardzo miękka, faktycznie przyjemna w użyciu. Ok? I mam już ładne rozświetlenie. No to jest kosmetyk, który daje wykończenie takie typowo mokre. I nowy kosmetyk, jeszcze go nie używałam, to jest też z MUA. Blush Perfection Cream Blusher, sorry, ale syplenie. W kolorze Bittersweet. Kremowy róż. Dosyć cukierkowy. Nałożę bezpośrednio gąbeczką. O wow, ale cukierkowy. Nie wiem, czy nie za różowy dla mnie. Wklepię go porządnie. Okej, okay, buzia jest przepudrowana, oczywiście przepudrowałam tutaj nos, pod oczami, tutaj pod różem i rozświetlaczem, broda, czoło. Nie pudrowałam tych miejsc, które rozświetlałam sobie i różowiłam. Teraz bronzer. Wybrałam sobie taki duży bronzer z MUA. Kolor to jest, nie mam tu kolor, to jest Bronze Perfection i on nie ma za dużo drobinek, jest tak ładnie wytłaczany. I nakładam sobie, kreślając policzki.
Bronzer jest bardzo delikatny, mimo że wydaje się to dosyć ciemny. Nakładam i nakładam, a efekt jest nadal naturalny. No, wygląda to naprawdę naturalnie. Spoko bronzer, na pewno też dla bladych osób i on jest duży, bo ma aż 15 gramów, także naprawdę duży bronzer. I rozświetlacz, jeden z moich ulubieńców, Undress Your Skin w odcieniu Pink Shimmer. Na pewno go już dobrze znacie, ma taki różowy, różowo-fioletowy połysk, przepiękny. Rozświetlacz już mam na policzkach, jak widzicie, ale poprawię sobie jeszcze utrwalę tym właśnie sypkim produktem. No, błyszczy się obłędnie, słuchajcie, on błyszczy na taki różowy fiolet. Nie każdemu się taki kolor spodoba. Wiem, że teraz Colourpop jest taką bardzo popularną marką i mają podobny rozświetlacz chyba w odcieniu Monster. I jak widziałam swatche w internecie, to właśnie przypomina bardzo ten. Zobaczcie, jak on pięknie połyskuje. Te kosmetyki z MUA są naprawdę bardzo dobrej jakości i mają dobry pigment, no i przede wszystkim dobrą cenę. Teraz możemy utrwalić całą buzię. Mam tutaj Makeup Academy Fixing Mist z tej serii Pro Base. Co zauważyłam, w przypadku tej mgiełki trzeba rozpylać ją z dużej odległości, ponieważ kropelki są dosyć spore i po prostu mamy taki efekt mokrej skóry, więc naprawdę duża odległość. No i teraz czekam, aż się wszystko wchłonie. Widzicie, jaka skóra jest jeszcze mokra od tego fixing spray. Ale bardzo mi się podoba i rozświetlenie, i brąz. Nie wiem, jak tu w kamerze to wygląda, czy wygląda spoko, ale mi się to bardzo podoba. Teraz będziemy nakładać cienie, ale najpierw nałożę sobie bazę pod cienia eye primer z tej serii Pro Base. Jeszcze nie używałam tego primera. Baza nie zmieniła jakoś bardzo odcienia moich powiek. Jest lekko lepiąca, ale bardzo lekko. Ma taką bardziej żelową konsystencję, więc jest ok. I teraz cienie. Używam od jakiegoś czasu tej paletki. To jest Paradise Plush Plum and Copper. 10 odcieni w jednej palecie. Przepiękna paleta. Mogłaby być bardziej kremowa, bo cienie są dość suche. Ostatnio robiłam takie różne właśnie złotawe makijaże i to właśnie było z tą paletą. Zobaczcie, jaka jest piękna. Oczywiście można wymieszać je palcem i uzyskać jakiś swój kolor. Czasem tak robię, jak tu widać po przejściach. Przepiękna paleta, taka idealna właśnie na lato. Mam tu jeszcze dwa cienie takie pojedyncze. Zamówiłam sobie na wszelki wypadek, jakbym chciała coś zrobić innego. Mam tutaj jeden taki właśnie złotawy, copper, który bardzo ładnie wyglądał na swatchach w necie, ale ładnie to wszystkie kolory widać. A drugi jest po prostu czarny, matowy. Nie będę go teraz otwierać. Czarny, matowy dzień. Chciałam sobie zobaczyć ten. No, jest przepiękny. Także może go użyję na środek powieki. A teraz zrobię sobie taki podstawowy mój makijaż. Nic specjalnego. Wy zawsze mówicie, Boże, twoje makijaże wyglądają tak samo. No bo ja tak się faktycznie maluję i tak wychodzę na miasto. Także nie robię zbyt często szalonych makijaży. Także zrobię sobie teraz podstawowy makijaż tymi cieniami. Nie będę wam mówić numerów, bo to numerów nie ma. Po prostu jest to ta paleta. Jest niedroga, a naprawdę przepiękna. Malujemy. Co mi się, słuchajcie, podoba w tym makijażu, to jest to, że mimo, że tu mamy i odcienie zimne, i odcienie ciepłe, to przez to, że one mają jakby jedno wykończenie, ładnie się mieszają ze sobą. I tutaj nie ma cieni matowych, jak widzicie, wszystkie są połyskujące i przez to, że właśnie są wszystkie w tej samej fakturze, jakby można powiedzieć, wszystkie ładnie się łączą na oku. Mam tutaj jeszcze jedną paletę, którą chciałabym wam pokazać. To jest paleta Metallic Eye Palette Alchemy. I pokażę ją wam przy innych tutorialach. Wygląda tak, też jest taka połyskująca. One wszystkie są właśnie bardzo połyskujące. I to już jest paleta kremowa. O, tutaj macie te cienie. I ta paleta zawiera bazę do cieni. Także jakbyście chcieli jeszcze taką bardziej kremową paletę, to możecie zobaczyć tą, ale ta jest naprawdę piękna, wakacyjna. Bardzo mi się podoba. Właśnie lubię taki makijaż na wakacje i czasem po prostu używam jednego takiego połyskującego cienia na całą powiekę, a czasem używam kilku. Teraz kreski. I co do tego linera, słuchajcie, widzieliście już w przypadku tego tutorialu galaktycznego, że ten liner, no nie wyszły mi tam za bardzo kreski, też nie przyłożyłam się do nich jakoś bardzo. Ten liner ma bardzo sztywną końcówkę, czego nie lubię.
Natomiast ma piękne matowe wykończenie, jest bardzo mokry. I trzeba uważać, jak się nim maluje, żeby nie zahaczać o rzęsy, bo kiedy zahaczamy o rzęsy, on szybko wysycha i tworzy taką skorupę na rzęsach, którą później trudno wyczesać tuszem. Jeżeli się postaramy, to naprawdę możemy zrobić nim piękne kreski, ale wymaga to troszeczkę pracy. Ale sama formuła jest świetna. Przy tym linerze faktycznie najlepiej sprawdza się metoda takich malutkich kreseczek, malutkich kropeczek, a nie malowanie jakby całej linii naraz, bo ten liner jest po prostu zbyt mokry, żeby taką linię namalować na jeden raz. Z tej kreski jestem bardzo zadowolona, robię drugą i już do Was wracam. No dobrze, dziś jestem naprawdę zadowolona z tych kresek, są śliczne. Trochę się napracowałam z tym linerem, ale wykończenie matowe jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. Myślę, że po prostu będę używać tego linera z cieńszym pędzelkiem, który można sobie właśnie tutaj włożyć do tego opakowania, bo z tą końcówką jest naprawdę dosyć trudno. Ale liner sam w sobie jest świetny, za tą cenę moim zdaniem naprawdę super. Teraz przejdziemy do rzęs. Wiem, że nie każdy kocha sztuczne rzęsy. Ja uwielbiam sztuczne rzęsy za to, że mamy po prostu w parę sekund efekt ogromnych rzęs. Ja uwielbiam rzęsy przedłużone i najchętniej bym nosiła przedłużone cały czas, ale to, że nie mogę podszyć sobie oka, że nie mogę zrobić dowolnego makijażu, bo nie mówcie mi, że przy sztucznych rzęsach możecie zrobić sobie takie kreski, taki makijaż i później sobie bezproblemowo to zmywać. No niestety jest to problem. Dlatego sobie doczepianych rzęs nie robię, nie chcę obciążać moich rzęs. Za to można nosić różne sztuczne takie rzęsy na paskach, codziennie nawet je zmieniać bez wyrzutów sumienia i oko zawsze będzie wyglądało świetnie. Oczywiście są tutaj przeciwnicy sztucznych rzęs, że wygląda to sztucznie, tanio, tandetnie, ale mogę Wam powiedzieć nawet po moich lajkach czy komentarzach, że jak mam w filmie sztuczne rzęsy, to wszyscy mi zawsze mówią, Boże, jak pięknie wyglądasz, jaki masz tusz i tak dalej. No tak jest, no jak ma się sztuczne rzęsy, to oko jest po prostu ładniejsze. Co tu dużo mówić? No tak jest. Na co dzień ich tak często nie noszę, ale kiedy gdzieś wychodzę lub właśnie kiedy nagrywam, lubię mieć takie naprawdę duże, ładne oczy. Nie wiem, czy one mają jakieś oznaczenie. Glam, Textured Lashes. To, co mi się w nich nie podoba, że są dosyć sztywne, bo są to rzęsy syntetyczne, ale mają bardzo miękki pasek. Są dość duże i dramatyczne, absolutnie nie są to rzęsy takie, które mają imitować nasze naturalne. Dość łatwo się nakładają, co jest ich dużym plusem. Właśnie przy tamtym galaktycznym tutorialu mi pisaliście, pytaliście mnie, co to są za rzęsy. I to właśnie były te, dokładnie te rzęsy. Słyszycie, co się dzieje? Tuż mi skorpi. Dwa produkty do brwi. Pierwszy to jest Mua Eyebrow Pencil w kolorze blond. Bardzo podobny do tego z Catrice, z takim grzebyczkiem. Sprawdzimy sobie kolor. Kolor ładny. I druga rzecz to jest zestaw, taki zestaw bardziej profesjonalny, Pro Brow Ultimate Eyebrow Kit All in One. Shape, Shade and Highlight. Mamy tu i pędzelek, i mamy i pęsetkę, i cienie, trzy i wosk. I myślę, że będziemy dziś używać tego cienia, tych dwóch razem z woskiem. Najpierw zaznaczę sobie dokładny kontur brwi kredką, a później wypełnię sobie tym oto produktem. Fajne jest to, że ma duże lusterko. Grzebień jest dosyć ostry i kujący. Wezmę sobie ten mały grzebyczek z zestawu i użyję tego jaśniejszego cienia. Troszkę tego ciemnego. I wosk nakładam takim ruchem wklepującym, bo nie chcę, żeby mi zjadł mój produkt. Chcę, żeby tylko włoski były uklepane. No, bardzo fajnie. I z tego, co mi się tu wydaje, to ostatni cień jest po prostu highlighterem, także nałożę troszeczkę pod brew. No dobra, powiem Wam, że jestem z tych brwi zadowolona, naprawdę bardzo ładnie wyszły. Nie używam cieni tak często, ale te kolory są naprawdę ładne i mi pasują, także pierwszy raz chyba zestaw, który w 100% mi pasuje, jeżeli chodzi o cienie, to znaczy, że nie ma jednego ciemniejszego, którego nigdy nie będę używać. I kredka też bardzo przyzwoita, także po raz kolejny jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Świetny zestaw. Słuchajcie, zupełnie mi wyleciało z głowy to, że mam tu jeszcze jeden produkt. Oprócz tego, że mam highlighter, to mam też Shimmering Blush, który znalazłam, jak byłam u mojej siostry w Szkocji.
to znalazłam go na półkach i myślałam, żeby go kupić, w końcu go nie kupiłam. Zamówiłam na kosmetykach z Ameryki. Wygląda tak i zrobię Wam teraz swatcha. Jest to róż o takim mokrym wykończeniu. I może teraz troszeczkę go sobie nałożę jeszcze tutaj na szczyty kości. Ja naprawdę kocham te produkty w sticku, one są śliczne. No i ten róż jest rozświetlający, jak widzicie, daje połysk. Także jest świetnym uzupełnieniem naszego rozświetlacza, ale rozświetlacz naprawdę Wam bardzo polecam. Teraz na koniec produkty do ust i mam tutaj ich całkiem sporo, bo mam aż dwie pomadki standardowe, dwie pomadki płynne i jeden zestaw, który już mogliście widzieć w moim jednym z holi. Pokazywałam Wam ten zestaw właśnie pomadek do takiego dziennego makijażu i zrobię sobie teraz swatche, zobaczę jak te pomadki się prezentują. Ok, są bardzo kremowe. To będą takie błyszczyko pomadki idealne do torebki, widzicie? Bardzo naturalne kolory. Nie będę się nimi dziś malować, bo chciałabym przetestować dla Was tamte kolory, ale jak widzicie, te są bardzo neutralne, takie beżowo-brązowe. O, takie odcienie. I nie są matowe, są lekko połyskujące. A ja dla Was dziś przetestuję dwie płynne pomadki, które są w bardzo podobnych kolorach i dwie standardowe. Najpierw może te płynne, bo płynne pomadki są teraz na topie, różne błyszczyki. I tutaj mam Power Pout Acrylic Unwrapped i Wondrous. Tu mamy Unwrapped i drugi jest bardziej beżowy. Widzicie? I już zastygają dosyć szybko, więc teraz wykonam sobie szybki makijaż właśnie tymi dwoma pomadkami płynnymi i zobaczymy, jaki będzie efekt. Czyli na zewnątrz nałożyłam Wondrous i teraz do środka nakładam Unwrapped, ten bardziej różowy, żeby uzyskać taki bardziej ombre efekt. Jak widzicie, w całości farbka jest bardzo kryjąca, natomiast nie wysycha nam na matowo. Jak widzicie, jest to farbka połyskująca, natomiast ma bardzo dobry pigment, bardzo fajny smak. Na pewno będę jej używać. Wygląda fajnie i przy tym makijażu i myślę, że sprawdzi się też do jakichś mocniejszych oczu, do smoky eyes. Szybciutko tarłam i nakładam kolejną pomadkę, bo mam tu dwa bardzo ciekawe kolory. Pierwszy kolor to będzie Mulberry. Piękny fioletowy kolor. Mam nadzieję, że na ustach będzie wyglądał ładnie i że będzie krył. Ostatnie takie kolory są bardzo modne. I to już jest pomadka tradycyjna. Słuchajcie, muszę sobie kupić konturówkę do tych wszystkich fioletowych pomadek, które teraz mam, bo zaczęłam je nosić i naprawdę nieźle się w nich czuję. Nie wiem, co sądzicie, ale kolor mi się podoba. Moim zdaniem nie jest jakiś taki trupi, jest lekko różowy. Usta wydają się bardzo nawilżone. Jak widzieliście, pomadka jest bardzo napigmentowana, a kosztuje grosze, także naprawdę fajna. I ostatnia pomadka może być dla Was zaskoczeniem. Ostatnio bardzo modny kolor czarny. Kolor to jest Raven. I jak widzicie, o, zmywa mi się z tłem. Marki nawet takie jak Makeup Academy podążają za trendami i mają takie odcienie. Także malujemy. W czarnym kolorze jest coś, co mi się strasznie podoba, takie w granacie. Zawsze mi się takie kolory podobały, ale zawsze się w nich dziwnie czułam. Także ocenimy teraz razem, jak to wygląda na mojej skórze. Kochani, tak wygląda ostatnio pomadka. Trochę mi brudzi zęby, a w zasadzie mój aparat. W czarnym kolorze coś jest, nie wiem co, ale wydaje się być fajne i do zdjęć, i do właśnie jakichś nagrań. Niekoniecznie poszłabym tak na ulicę, szczerze mówiąc. Dajcie mi znać, co wy myślicie o takich kolorach właśnie bardzo ciemnych na ustach, czy są to kolory tylko właśnie, tak jak mówię, do zdjęć na Instagrama, żeby fajnie wyglądały, do różnych stylizacji online, czy wyszłybyście tak na ulicę? Co sądzę o marce Makeup Academy? To jedna z najlepszych, tanich marek, takich, które, na które możemy sobie pozwolić. Naprawdę mają bardzo tanie kosmetyki co do jakości, co do pigmentacji i tak dalej. I to jest firma, która podąża za trendami. Te wszystkie tanie marki, które mamy w drogeriach, często bazują na tym, że są, mają po prostu tanie kosmetyki. Mają, wiecie, różowy cień, niebieski cień, perłową kredkę, czerwoną konturówkę i to wszystko. Nie ma tam nic innowacyjnego. A tutaj, jak widzicie, marka podąża za trendami. Mamy gamę rozświetlaczy naprawdę ciekawych. Mamy profesjonalne produkty do brwi. Mamy różne odcienie pomadek, także
Oni naprawdę jakby trzymają rękę na pulsie, jeżeli chodzi o najnowsze trendy makijażowe i ten makijaż nie jest nudny. Możemy poeksperymentować z makijażem, ale nie wydawać na niego dużo kasy. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że pomógł Wam przy różnych decyzjach Waszych zakupowych. Piszcie mi na dole, jakie marki miałabym przetestować w kolejnych filmach, jakie tanie marki lub jakie droższe marki, bo droższe marki też chcę testować, też testuję, też kocham droższe kosmetyki z wyższej półki. Także piszcie mi na dole w komentarzach. No, nie mogę jeszcze czekać Waszych komentarzy, co sądzicie o tym makijażu. Który kolor na ustach Wam się podobał najbardziej. No i widzimy się, kochani, w kolejnym filmie. Pamiętajcie o kciukach do góry. Ja naprawdę się bardzo staram, żeby te filmy były coraz lepsze. Pa, pa, kochani.